Dzień dobry wam, moi drodzy widzowie, tu Sztyks i zapraszam was na kolejny odcinek Zagrajmy w LEGO The Hobbit. W poprzednim odcinku pożegnaliśmy się już z Gandalfem i niestety do niego nie wrócimy aż do końca tej gry. No ale nie zapominajmy, że główna jak gdyby opowieść skupia się tutaj na naszej kompanii krasnoludów, która za zadanie ma, no, w pewien sposób podwędzić pewnemu smoczkowi pewien drobny kamień. No, na pewno nie będzie on chciał się z nim tak łatwo pożegnać i tak łatwo go oddać, tak więc na pewno będzie to dosyć trudne i wymagające. To też, dlatego zatrudnili naszego dzielnego hobbita Bilbo Bagginsa, który ewidentnie bardziej wygląda na to, że byłby spokrewniony z samym, aniżeli z tym upierdliwym gnojkiem Frodo. No nieważne. Dobra, skupmy się na tym, że teraz jesteśmy gdzieś tutaj u podnóży samotnej góry koło miasta Dal. No i naszym zadaniem teraz jest pewnie odnalezienie póki co misji. No a później nie wiem, co w tej misji będzie. Naprawdę nie wiem, w jaki sposób to twórcy podzielili. No jeżeli jakoby podzielili tak, jak ja bym to podzielił, no to by byłby podział na dwie misje. Jeszcze byłyby dwie misje, ale jeżeli to są Żydy i zrobią jedną długą misję, no to będzie ostatnia. Jednak wydaje mi się, że podzielą to na dwie, bo to chyba byłoby dziwne, jakby to była jedna. Jedna by była strasznie długa. No ale dobra, nie przejmujemy się tym, nie będziemy się na razie póki co zastanawiać. Mam nadzieję, że ta misja nie będzie za długa, nagrywam to dosyć wieczorem. Chciałbym to, żeby była jednak trochę krótsza, żebym zdążył to jeszcze ładnie tutaj wszystko i żeby się pojawił jutro odcinek, bo bardzo bym chciał, żeby się pojawiał regularnie, a chyba każdy z was woli jeden odcinek dziennie regularnie, aniżeli jeden 30-minutowy czy tam 40-minutowy na tydzień. No, ja bym wolał osobiście regularnie, ale to oczywiście wasza wola. Ostatnio dostałem zjebkę za przeproszeniem, że odcinek za krótki! Taki krótki? Chamstwo! Nie wiem. No, może ta osoba ma oczywiście prawo tak uważać. Ale moim zdaniem bez sensu. Gdzie jest rozpoczęcie tej misji? Ej, no serio, tu nie mam żadnego... A, o, ogarnął się. No, pół godziny myśli, gdzie mam iść, a w końcu wymyślił. Durny algorytm. No dobra, słuchajcie, no co nas może czekać w tej misji generalnie? Możemy sobie tutaj podebatować, bo zanim tam dojdziemy, to widzę jeszcze kawał drogi. Jest! No, jeżeli to będzie misja przed wejściem do góry, no to będziemy poszukiwać tego tajemniczego wejścia, a czasu mamy niewiele, bo to się musimy się uporać przed zakończeniem dnia Durina, o ile dobrze pamiętam. Tak więc czasu niewiele, to jest ten dzień i musimy się szybko rypnąć, żeby to, prawda, szybko ogarnąć. Jeżeli podzielą to w inny sposób, to już wejdziemy do góry. No i teraz naszym zadaniem będzie podpierniczenie klejnocika temu smoczkowi. Nie będzie to łatwe, bo smoczek taki nie jest chętny do dzielenia. A z tego co widzę, to chyba nie będzie podziału na szukanie wejścia, bo to już jest ta misja. To już jest chyba to wejście. Chyba tak. No ale posłuchajmy Saruman. Stood as a harrowing reminder of the horror that lay within. Parweczka na drogę. Ej, bij się, no, parówę. Trochę inaczej było to w filmie, ale tutaj też całkiem dobrze to pomyśleli. No, ej, ty Żydzie! Już cię nie uwolnię. Okej, no nie, czyli jednak szukamy tego wejścia, czyli będzie to podzielone pewnie na fragment znajdź wejście, a potem fragment ukradnij klejnot. Chociaż mam nadzieję, że będzie tylko fragment znajdź wejście, bo i tak żeśmy już tutaj kawałek szli. A jak nie, to sobie zapiszemy i podzielimy na dwa. Żeby za szybko się nie skończyło. Słuchajcie, potem te emocje. Tu już nie ma tych emocji. To już nie jest to. Pamiętajmy, że mamy Bilba, który tutaj potrafi budować także te klocki, żebyśmy o tym nie zapomnieli, bo to jest w sumie istotne. Tym bardziej, że tutaj na pewno będziemy musieli to wykorzystywać. Bo można się zapomnieć. Cały czas graliśmy tak, że on tego nie potrafił, a teraz nagle to potrafi, no to musimy to ogarniać, tak? Trzeba to ogarniać. Dobra, rozwalmy
Oj, to będzie długa misja. Nie, no bo widzę. Widzę po ilości tych. Po ilości klocków. No dobra, ale damy sobie jakąś radę. Ty nie umiesz. Ale możesz, jak możesz to dać. Chyba już starczy, nie? Chyba już was tam matka więcej nie potrzebuje. O, nie potrzebuje. Dobrze. Aż obszarówa, ten to jest debel. No ty głupi debilu! Chciałem powiedzieć, że debeściak, ale no się przeliczyłem. Ajejku, dalej do góry, hop, hits, dobra. No i teraz to się przesunęło. Nie, ty nawet nie kombinuj, żeby to nie wyjść. Ja bym chciał tam wejść. To było bez sensu, przecież na dole jest ziemia. Nie idźcie tu, barany. Jakie pogłupie. Jakie to głupie. Dobra, gdzie jest ten... No dobra, możemy pożegnać się z tytułem prawdziwego włamywacza, czy tam mistrza włamań, bo to już na pewno nam się nie uda. Nie masz. Pięknie, wreszcie, że ktoś ogarnięty. Jakiś ogarnięty człowiek. Ej, tutaj jest coś do zbudowania. No niżej. A tu jest, tu się wszystko. Dobra, już do góry. A najpierw zanim do góry, to jeszcze tutaj rozwalimy to, co się da. Widzicie, tutaj mamy... Uuu, ale była muzyka. Tutaj mamy tą bramę, którą może tylko i wyłącznie ten zły pan otworzyć, jakiś tam czarnoksiężnik z tej twierdzy, czy tam wiecie, o co chodzi. No ale niestety, owego czarnoksiężownika niestety nie mamy, tego czarnego księdza, to trudno się było. Wejdziesz tam już, czy jeszcze do niski? A wszedł, sobie, czy wszedł. Tak więc niestety musimy tam to sobie opuścić, ale tym się nie przejmujemy, idziemy dalej. Dobra. Mam nadzieję, że dobry krasnolud tu poszedł, a nie, że zaraz się będę musiał cofać po innego, bo to się okazało, że to nie ten. Dobra, ten, czyli taki uniwersalny poszedł dosyć. Bo i młot ma, i tylko nie, że nie ma niczego do pociągu. A oni tędy też mogą. A, czekajcie, Bilbosa. Bilbos. O, Bilbos. Oh yeah! Pierwszy. Tej misji. Ale jumpujemy. Hopy, hycy. Ale fajne. I jeszcze schody. O matko, bo... Ojej, co to będziemy z tydzień wchodzić? Wyżej się nie dało tego ustawić, ja nie wiem, jakieś tabliczki, znaczki, no coś. No to nie, chodzić. Dobra, potrzebuję majstra z łopatą. Mówisz, że ten ma łopatę? Ten chyba nie ma łopaty. Nie. Chyba nie mamy majstra z łopatą. Chyba nie. Nie, majstra... Ach, nie ręka boli. Majstra z łopatą nie mamy, idziemy dalej. Po schodach. Teraz idziemy, o ile się nie mylę, to jest ojciec Gimliego. Tak więc idziemy tutaj starszym panem Gimli. Lepszym panem Gimli. Może nie lepszym, ale... No jak Gimli, to musi być fajny. Czemu nie mogę otworzyć? Ale słabe. Słabe jak nic. Dobra, mistrzu, chodź tu. O, to było dobre, to było dobre. Normalnie czuję, że tutaj mistrz jakiś. No dobra, no weź, kurde. Dziękuję. No a wy po schodach to nie wchodzić, nie? To co nie za bardzo coś chyba nie lubicie, nie? Ojejku. Dlaczego nie mogę wejść? No bo jakiś bamber se spaceruje w prawo i... Odwal się. Dobra. Ręka mnie boli! Ciekawe od czego? Ojejku, no i znowu patrzę nie ten, który miał, no. Rozwal. Jak tu wlazłeś, to rozwal, co się da. A przyszedł ten, który miał? Tak, przyszedł, ogarnął, stary koleś, ogarnął! Jest ogarniacz. Rozwal się. A nie, bo to wszystkie, nie, ja to tak, no. Myślałem, że się ten... Ja, no to wiesz, co myślałem. Jest dobrze? Perfekcyjnie! Otwieraj, co tu masz do otwierania. Ale technoklokia. Ja chciałem tam... Tam się dało wejść. Tam jest lina, tam jest schemat.
Bo się patrzę do góry. Nigdy się nie patrzcie do góry, jak przechodzicie przez most bez barierek, bo to zły nawyk. Jest, tutaj będzie ten mini zestaw. Yeah! Dwa. Ale mistrz włamań to raczej jest absolutnie niemożliwe. W dzisiejszym odcinku ewidentnie mi to nie wychodzi. Ej, ej, nie po mnie, panowie. Panowie, opanuj ta się. No dobra, gdzie jest ten? Zły. 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 Dobra, ja już ci pomogę. Bardzo dobry! Tak, jednak gra potrafi wyszukiwać. Chodź, skoczny panie. No, może skoczny to on specjalnie nie jest, ale na pewno jest twardy. Widać łeb z kokosa. Jak nic z kokosa. Wow, ale widzieliście jak tu skacze? Jak elf jakiś. A ma brudę. Let all those who doubted us through this day. Right there. We have a key. Which means there's somewhere there is a keyhole. Okej, okay, czy tu wszystko pomieszali generalnie w tej grze? Jest zupełnie inaczej, kwestie są z zupełnie innego miejsca i w ogóle. Nieważne, nieważne. To jest not very of important thing. Teraz musimy znaleźć dziurkę od klucza, no bo przecież ona nam się tak sama z siebie nie pokaże. Trzeba to znaleźć. Tym bardziej, że to są drzwi, jak gdyby nie patrzeć, ukryte. Tak więc musimy się skupić na tym, żeby to odnaleźć. Ło Boże, jakie ja dzisiaj kokosy walę! Aż 30! Aż 3! Chciałbym 30. No dobra, tak więc musimy znaleźć tą dziurkę od klucza. Jak mówi przepowiednia na mapie, ostatni promień dnia Durina wskaże ci dziurkę od klucza. Czy jakoś tak, parafrazując. No to miło by było, jakby mi w końcu wskazał, tak? Bo już tak dosyć słońce, jeżeli widzimy tutaj po pomarańczowej kolorystyce, powolutku nam słońce zachodzi. Tak więc musimy się sprężać, bo będzie niewesoło. No ale... to jest tylko gra, tak więc sprężać się musimy najpierw klocki. Najpierw klocki, potem biznes. Ten już tam będzie dyndał do usranej śmierci. Ładne jest dyndo. I ja tutaj teraz zrobię platformę. Prawie. Dobrze, patrzcie jak pcham kamień. Patrzcie jak pcham kamień! Widzicie, tak pcham kamień, że aż się odwraca. No, pchaj go. Pięknie. I będzie się trzymać, bo takie tu da się zdarzają. Dobra. To teraz tutaj mam problem. Dobra. Nie ty. Czy jakiś inteligent z łaski swojej... Dobra. Możesz być nawet ty tym inteligentem, tylko chodź mi tu popchaj. Stój tam, spróbuj mi tam zejść. Dobrze, jesteś mądry jednak dzieci cię kochają. Pięknie, a to już taka bystrzejsza zagadka dla mądrych. No, to już taka mądrzejsza. No dalej. Też trzeba ogarniać życie, no tu trzeba ogarniać. Uj, coś nie działa chyba, nie? Brakuje czegoś. Albo i nie. No tak, brakuje. Albo nie. No dobra, masz ją. A jest ogień, bo to było krzesiwo. Ja myślałem, że tutaj kuka brakuje i się trze. Też mam takie dziwne odchyły czasami od normy. I to dosyć spore. The hidden door. Where is it? It's no good. Can't be opened before. No i nie znaleźli dziurki, a szkoda. Bo mogliby sobie wejść. A tak, nie mogli. No i mniej więcej tak to w filmie było. Dokładnie. Last line.
Boże. Ani B, ani M, ani kukuryku. Drzwi Ereboru ponownie stoją. Od 60 lat nikt tam nie zaglądał. I tak oto po 60 latach kompania Torina weszła z powrotem do samotnej góry. Bardzo się z tego powodu cieszymy, ale martwimy się też z tego powodu, że tam jest pewien lokator, którego denerwować raczej nie powinniśmy. No tutaj to już jest w ogóle totalna byda z bryndza. Strasznie nam poszło, no, ale 3 mi zostały. No coś za coś. Wydarzenia jakieś nam tam poodkrywano i cały czas teraz się zastanawiamy, co się stanie, jak to zostanie rozegrane. No, tutaj coś nam Sauron na pewno popierniczy. Described by the map. Before the company lay a dark corridor which would lead them deep into the kingdom of Erebor and to the lost treasures of Durin's folk. A skarby te są naprawdę ogromne. Całe komnaty zasypane wręcz złotymi monetami, klejnotami i innymi pierdołami. Nie! Znowu zacząłem! Dobra, tu będzie ciemno. Ja to jestem mistrzu. No nieważne, bardzo serdecznie wam dziękuję, już tutaj nie będziemy przedłużać, odcinek 17 minut tylko, ale tak jak mówię, chcę go zdążyć wrzucić, chcę, żeby był jeden dziennie i tak jak już mówiłem wcześniej, jest tylko jedna misja na jeden odcinek, zazwyczaj, chyba że trwa 10 minut, tak jak tam jedna. No ale dobrze, bardzo serdecznie wam dziękuję, mam nadzieję, że ten krótki odcinek nie zrazi wam do całej serii, a wręcz przeciwnie, podsyci waszą ciekawość, wasz głód do tego, żeby obejrzeć odcinek następny, który prawdopodobnie będzie albo ostatnim, albo przedostatnim. W każdym razie warto go oglądać. Póki co bardzo serdecznie wam dziękuję i zapraszam do następnych odcinków. Dziękuję wam bardzo, do widzenia, cześć! Ej! Jesteś tam jeszcze? Jeżeli udało ci się dotrwać do końca tego filmiku, zastanów się, czy może by go tak nie zalekować, skomentować. A może by tak dołączyć do naszego zespołu? W każdym bądź razie zastanów się nad tym przez te 3 sekundy swojego cennego czasu. I tak nikt nie dotrwa do tego momentu.